Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym stroju dnia. Jest jeszcze wcześnie rano, ale jak widzicie, jestem w samym sweterku, bo jest naprawdę bardzo ciepło, dlatego korzystając z tej okazji postanowiłam nagrać dla Was właśnie dzisiejszy strój dnia ze sweterkiem, który jest bardzo ciepły i na dzisiejszą pogodę na poranek w sam raz. Te moje przyszyte kamienie, które pokazywałam Wam jak zrobić w ostatnim filmiku, wyglądają naprawdę bardzo fajnie, bardzo efektownie. No i tak jak wspominałam, dzięki temu, że sobie je tutaj przyszyłam, mam jakby sweterek razem z naszyjnikiem, dwa w jednym. Czyli nie jest zwykły po prostu sweter, tylko ma jakieś ozdoby i nadaje mu, te kamyczki nadają mu trochę charakteru. I co ja do takiego swetra zestawiłam? Pomyślałam sobie, że zrobię taką luźną stylizację, jeszcze chyba w takiej odsłonie mnie nie widzieliście, więc do swetra dobrałam spodnie, to są rurki. Rurki w takim kolorze marmurkowym, one są z wyższym stanem, więc są fajne, bo tutaj, gdzie trzeba coś schować, to fajnie maskują. Ostatnio długo szukałam takich spodni i był taki moment, że w sklepach w ogóle takich spodni nie było. No a teraz się pojawiły i te spodnie są właśnie z Bershki, także tam możecie znaleźć w różnych kolorach. No i zostały tylko dodatki i tutaj już nie szalałam za bardzo, bo w końcu mamy jesień, więc postanowiłam, że będą to dodatki czarne. I mam mój kuferek ze Stradivariusa. On jest taki właśnie mniejszy, ale w zupełności pomieści to, co potrzebuję na co dzień. Mogę go trzymać właśnie tak sobie do ręki, mogę go sobie powiesić tak na pasku, czyli jest mi wtedy bardziej wygodnie, jak gdzieś muszę latać, czy jak spaceruję z Tymkiem, to mogę sobie przewiesić przez ramię i też fajnie wygląda. No i do tego buty. Buty też bardzo wygodne, z wycięciami. Kupiłam je chyba rok temu w Primarku, ale rzadko w nich chodziłam. No i teraz właściwie jesień, więc myślę, na taką pogodę jak dzisiaj będą idealne. One są ze złotymi klamerkami i pomimo tego, że mają wyższy obcas, to bardzo dobrze mi się w nich chodzi, więc nawet na dłuższe spacery dają radę. Także taki dzisiaj look właśnie trochę czerni, ale ten sweterek przez to, że jest taki morski, taki żywy, to myślę, że rozjaśnia całą stylizację. No i muszę wspomnieć jeszcze o mojej fryzurze, no bo wybieram się za parę godzin na wesele i byłam właśnie u Kasi z Loft Fashion i zrobiła mi mini kokardkę z tyłu z takim pięknym warkoczem. Wygląda po prostu fenomenalnie. Ja się czuję tak jak taka mała księżniczka. Teraz to powinno mieć jakąś taką tulową spódniczkę do całej tej stylizacji, do całych włosów właściwie, ale nawet w tym wydaniu wydaje mi się, że wygląda fajniej, tak inaczej. Także to jest mój strój. Ja jestem ciekawa, jak Wam się podoba. Piszcie, czy też przyszywałyście właśnie do sweterków kamyczki, jeśli tak, to jakie kolory, w jakich kształtach. A dzisiaj się już z Wami żegnam, no i do zobaczenia w kolejnych filmach.